Nie wiem jak ani po co znaleźliśmy się w tym brutalnym, postapokaliptycznym świecie. Wiem jedno, nasi przeciwnicy patrzą pod łóżko przed pójściem spać, aby sprawdzić, czy czasem nie ma tam ich największego koszmaru. Zapraszam na rozmaite przygody w Daisy, gdzie bickość wylewa się z ekranu. Jestem w takim zielonym budyneczku. Nie widzę małpy. Jakieś banany, jakieś ślady? Nie. Tego gibona w oknach też nie ma, nie wiadomo. Musisz mieć w tej chwili oczy nawet w dupie. Właśnie mam i gówno widzę. Świetnie. Małpiątko chyba wystraszyło. Małpiątko? Okej. Okay. Co okej? Biegaj tam na pełnej. Do straży? Tak. Dobra. Czekaj, ja też pójdę. Tylko jeszcze luknę na tył. Dowódca każe, tak się robi. No on jest na dole, na górze, na schodach. O, wybiegł. Wybiegł, no. Wybiegł. I w krzaku jest. Patrz na to, jak go będę gwałcił za chwilę. Aha, w krzaku jest. Widzisz mnie? Tak, no. On na prawo biegnie, dalej. Do krzaku kolejnego. Moje prawo. Jest przy kolejnym krzaku. Stoi i patrzy z kolejnego krzaku. A on niżej zbiegł? Niżej, no. Na twoje lewo. Jest płot taki, ja widzę cię. Oj, będziesz go widział teraz. No właśnie. Jest za krzakiem. Rusza się prawa, lewa. Wszedł znowu. Podchodzisz bardzo blisko, jesteś na dupie jego prawie. On jest w tych krzakach przed tobą. Na końcu tych krzaków. Wejdziesz mu w dupę, no. Na końcu... Pięknie! Pięknie! Lat do wieży chyba? Nie. Ktoś strzela koło mnie, kurwa. Weź popatrz na stodołę, czy tego typa nikt nie lutuje. Nie, nic nie widzę. Nie. Nie, on leży jak leżał. Wiedzą, że tu jestem. Zaraz mnie będą dojeżdżać tutaj. Gdzie oni są? Ja jestem w piano. A widzę typa, kurwa, czekaj. A, ale uciekł. Kurwa, on idzie wzdłuż po tą ulicą. Ja tam biegnę na pałę na nich. Dobra, ja w piano jestem, oni do mnie pewnie będą szli. Biega ktoś, wchodzi, no. Tam się na drzwi, ja już biegnę. Ktoś wchodzi do mnie. Kurwa, no. Jak oni mogli nie paść? Padłem. Zabiłeś kogoś? Nie, nikogo, no strzelałem, no myślałem, że headshoty. Dwóch. Ja, o! Koło mnie jeleń. Uciekły. Jesteś uzależniony ode mnie. Chodź. Daj łaskę pana. Ach, biedaku. Biedaku. O kurde, to jesteś, ty masz, ty wszędzie już dupę se wsadzasz nawet te gany, bo nie masz gdzie dać. No co jest? Jemu jeszcze będę dawał ten? Samo gówno mi na ziemię wyrzucił. Nie, to nie. Nie, 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 czekaj, dobra. Nie, to nie. Cwaniak. Co mi dostaniesz? Kozie mięso, wiesz ile to kosztuje? Aha. Zgadza się, nic. To wszystko, co masz? Nie, to wszystko, co tobie chcę dać. To jest wszystko, co, czego chciałem się pozbyć. Więcej rzeczy nie muszę robić. Tuj. Tuj. Dowódca mówi, zapomnieliście? No dobra, jeszcze żyjesz, masz szczęście. Czeka. Tak jest. Zapomnieliście? Tak jest, panie dowódca, tak jest. Na ziemię jest 300 pomp. Ma, patrz. To jest ta opaska, co mi dawałeś. Tak, no. Co? Dlaczego dowódca wyrzucił tą opaskę? Zakładaj tą. Dziękuję, dowódco. Idziemy cię wyposażyć, bo wyglądasz jak gibon. Wyglądasz jak jeden z nich, nie? Tak kusisz, żeby ci łeb przelić. Tak jest. Trzeba się są ciuchy znaleźć. Jak chcesz walczyć z komunistą w takich rzeczach. Z takim wyposażeniem na północy nie masz czego szukać. A, dziękuję, dzięki. Wszystko, co znajdziecie, macie meldować. Dobrze, tak jest. Będę meldował. W sensie taka biała stodoła. Tak, wybiega, biegnie na lewo. Nie widzę tego, dobra. A ty co widzisz?
A ta, dobra, ta stodoła, okej. Ta z czerwonym dachem. Biegnie do długich stodół. Widzę, no. Jest gość. Tylko za daleko, żeby strzelać. Na namioty, muszę go uprzedzić. Dobra. Bo on na pewno będzie na namioty. A ja biegnę za nim, czyli, wiesz, najpierw do tych stodół. Ty nie zdechnij, no. Zanim się... A, czekaj, on biegnie tak niżej tutaj, nie do stodu. Do lasu. A, widzę go, widzę małpę, no. Ja go śledzę. Ciekawy okaz gibona, nie? To jest taki z człowiekokształtnych. Jest, widzę gościa. Biega do krzaków. Biega do krzaków nad namiotami. Ja wbiegam na tą stodołę blaszaną wielką. Dobra. Przy namiot. On bieg do krzaków czy do tego lasu, co się... Do lasu właśnie. Ja tutaj już chodzę na cicho w tym lesie, bo on może się przyglądać tutaj z krzaków. Mam pod słońce te minus. No, on jest prawdopodobnie w lesie nad namiotami. Przygląda się i zaraz będzie lutował. Ja jestem nie w tym lesie, tylko w tym jeszcze wcześniej trochę, takie krzaczki. Linia krzaczków. Jest, lutuje namioty, no, widzę. Dobrze. Biega. Wyjmę, jak biega. Albo genialna okazja na strzał. A gdzie on jest? W namiocie, czekaj, spokojnie. Szkoda, że mam pod słońce. On jest w namiocie tych od lasu, co mają przód do lasu. Dobra. Pierwszym, drugim, nie wiesz? Nie wiem, ja biegnę do krzaku. Tam, dobra. Gdzie ty niby byłeś, czy tam jesteś dalej. Dobra. Nie, ja już w bazie jestem. W jakiej bazie? No w tej, na namiotach jestem. Chodzę na wieżę. O, mądrze. Jest, widzę go, no. Widzę. Jak biegnie do namiotu, to mu piznę w łeb. A, widzę go. Strzela do kogoś. Dostał to właśnie od kogoś. Ale jaja. No właśnie, świetnie, że ty tak już przyszedłeś szybko. On miał fajną broń. Zabity. Kurde, co za predator. OSKS, zajebiście. To gówno, to mogę wywalić ten shotgun. Jest dla ciebie dużo lepszego. Szkoda, że tylko zabiłeś. No znowu zabił gościa. Chodź, gdzie ty? Znowu ja jestem na jego utrzymaniu. Chodź, ten tener ci mam. No, 22 naboje na blisko. Czyli ja właściwie SKS-a to nie potrzebuję, bo on jest mocno uszkodzony. Ale SKS-a za to wezmę, może naprawię i coś będzie. O co? No, to jest SKS. Ja wolę mieć SKS-a zawsze. Pokaż tego SKS. No, on jest mocno uszkodzony, zobacz. O. Rzuci go na ziemię. No po co ci on? Ten gości miał coś takiego, nie? Honey Badger. Honey Badger, tak, widziałem, jak już szczerał. Jeszcze mi uszkodził. Nie bierz tego, gówno SKS. Biorę, bo to jest progun. I tu ci dałem gana maszynowego jeszcze z lunetą i działającym tym. Dobra. Że na blisko możesz strzelać i na daleko to gówno SKS-a wyciągnę. Dobra, ja mam SKS-a. SKS jest najlepszą bronią w grze. O, rękawiczki. Gdzie to jest? W dupie, idziemy do... Gdzie to jest? Nie widziałem. Masz wykonywać polecenia. Aż zapomniałem, no tak jest. Cholera. No. Przy mnie spaściesz się jak winia. To co, na lotnisko, nie? Powiem. Nie, no kurde. Znaczy, no ja nie jestem w żadnej... Mam za niską rangę, żeby się z tobą wspierać, ale... Ale prosiłbym dowódcę, żeby dwa razy przemyślał tą... To gdzie idziemy? VMC. Vibor Military. Co? Skrzynka pod drzewem leży. Oj, chujowo. Zrzuty tu były i coś przeniósł. Środkiem pola. Kurde, zawsze mam pod słońce, no co tu się dzieje? Gdzie bym nie szedł? Cholera. Zombie. Czekaj, pójdę do więzienia. Mhm. O tobie nie wie, nie? O mnie nie wie. Się może spodziewać. Pod tym ktoś biega. Nie. Pod płotem. To on pewnie. Aha, pod płotem biega. W więzieniu. Dobra. Idziemy więcej. Tam, gdzie wchodziłem ja. Pod tymi nowymi jakby. Owalnymi, o. Op. Jest na wieży. Jest na wieży. Na tej nowej. Biorę. Leży.
Ale pewnie nie zabity. Ty strzelasz? Ja, no. Dobra. Ale miało paskę żółtą. Biegnę do ciebie. Nie wiem, czy to był on. Zabijam zombie. On jeszcze żyje. Żyje? Żyje, no. Nie mam czym go związać. Ja go wiążę taśmą jego. Aha, no. Czym by go ty zabić, żeby było śmieszne? Ktoś strzela? To ty? Ja, zombie, no. Dobra. Nie wiem, to ty się możesz nim zająć, jak chcesz. Ja będę ubezpieczał, bo ty umiesz się obchodzić z takimi jak on. Daj mi go to. Przesłucham tego komu. Mm. Czekam na niego z kijem, pa. Kijem go zabiję. Organo kozackiego będziesz miał. I bierz od niego co chcesz, tak szybko. Ej, on się ten... Don't move, motherfucker! Bierz szybko co chcesz od niego. Ale właśnie, kurwa, nie mogę nawet. No niestety, to jest wbrew konwencji genewskiej, ale no chciał uciec, no nie może tak być. Nie, nic teraz nie wsadzaj. To ty tak jak idiota biegasz? Wziąłeś? Dobra. Ja spadam. Ktoś strzelał. To ty? A kto? Do kogo? Do nie. W ogóle jest ktoś żywy tutaj? Nie, no do tego zabitego strzelałem. Boże, kurde! Piernicze. No bo miało paskę, nie? No może być pięciu gości. No i znowu ktoś strzela, no... Co tu się dzieje? Do zębiaka strzelam. Kurde... Robisz takie normalnie zamieszanie. O, kurwa, gość przed nami. Widzisz? Widzę. Uginałem. Dobra. On był koło ambony, nie? Dobra. Kurwa, też nie żyje. Masz, znaleźliśmy. Znaleźliśmy, jestem nieprzytomny. Ale nas wyjaśnił jeden gość, nie? Mówiłem, widzisz lotnisko. Ale dobrze, ja będę dowodził spokojnie. Ty, on nie wie chyba, że ja żyję. On się bandażuje. A ja jeszcze żyję, nie? Zaraz się może obudzę. Mam gana drugiego PPS-ka, którego nie wziął. Nie, zabrał mi go. Dobra, on wie. Będzie chciał ze mną pogadać, to poznęca się nade mną. A to niedobry gość.